20 lat po premierze Ekspresu. 20 lat po premierze Ekspresu Polarnego dowiedzieliśmy się, że druga część jest w produkcji. No i powiem wam, że w sumie nie wiem dlaczego, bo raczej moim zdaniem to nie powinno mieć miejsca. No ale hej, dzieje się. Pierwsza część z 2004 roku stała się kultowym, świątecznym filmem. Tom Hanks użyczał głosu wielu postaciom, a film zarobił ponad 300 milionów dolarów, tak więc całkiem nieźle. Producent filmu Gary Goldman powiedział dla Comic Book, że druga część jest w produkcji. To, że film jest w produkcji, nie oznacza, że powstanie. Myślę, że aktualnie rozmawiają na temat potencjalnego scenariusza, aczkolwiek uważam, że patrząc na to, jakie wyniki box-office'owe i jakie oceny fani i krytycy dają pierwszej części, no to myślę, że to powinno się akurat zostawić w spokoju. Pierwsza część, z tego co pamiętam, ma na Rotten Tomatoes wynik 65%, na IMDb 6,5%, tak więc mniej więcej taka szósteczka. No i dlaczego ten film stał się klasykiem? W sumie to nie wiem, ale użyto w niej nowatorskiej techniki animacji, która miała pokazywać najbardziej taką realistyczną animację. No, a wyszło jak wyszło. Mamy 2024 i prawdopodobnie druga część będzie znacznie, znacznie lepsza. No chyba, że obiorą jakiś inny styl. Jeżeli film powstanie, no to spoko, obejrzę, ale jednak wolałbym, aby takich klasyków jednak nie ruszać. Kolejna informacja dotyczy filmu Minecraft, który właśnie rozpoczął główne zdjęcia. Oprócz wielkiej obsady, o której wam mówiłem wielokrotnie, dołączyła nowa osoba, czyli Jennifer Coolidge. No i powiem tak, wydaje mi się, że wiem, o czym będzie ten film. Jak na razie nie wiemy nic na temat fabuły tego filmu, ale patrząc na obsadę i patrząc na to, na podstawie jakiej gry jest ten film, czy raczej będzie ten film, to śmiem twierdzić, że to będzie coś w stylu Jumanji, ale tego nowego Jumanji. Czyli będzie to film o tym, jak powstał Minecraft z prawdziwymi aktorami. Będzie to normalny live action film osadzony w prawdziwym świecie. I w pewnym momencie te wszystkie postaci trafią jakby do gry. Takie mam wrażenie, że chyba jednak w tym kierunku pójdzie ten film. Pierwszy Jumanji był naprawdę fajny, te nowe z Dwaynem Johnsonem i Kevinem Hartem no nie aż tak udane, aczkolwiek były dosyć zabawne. Tak więc no uważam, że tak właśnie będzie wyglądał Minecraft, który na razie ma zaplanowaną premierę w pierwszej połowie 2025. Dajcie mi znać, czy według was to jest dobry pomysł, czy chcielibyście, aby wystąpił tam, nie wiem, totalnie świat z gier z Uncharted. Jak się nazywał ten wielki smok z Minecrafta? Nether Drake. O! Czy żeby on był głównym wrogiem? Rozpisujcie się. A teraz mam dla was coś mega dziwnego i coś, co bardzo chciałbym zobaczyć. Jak doskonale wiecie, do domeny publicznej trafiają co chwilę jakieś projekty. Na początku do domeny publicznej trafił Kubuś Puchatek. 1 stycznia 2024 był to Steamboat Willie, czyli pierwsza wersja myszki Miki. No i oprócz tego kilka innych postaci z Disneya. No więc ludzie zaczęli się zabierać za swoje remake'i. Nie wiedzieć dlaczego wszystkie są horrorami. Od twórców Kubusia Puchatka Krew i Miód powstają kolejne horrory na podstawie bajek z Disneya. Wiemy, że powstaje horror Bambi, wiemy, że powstaje Kubuś Puchatek 2, wiemy, że powstaje horror o Piotrusie Panie i teraz dowiedzieliśmy się dzięki Collider, że powstaje horror o Pinokio i nawet dostaliśmy pierwszy plakat i pierwszą grafikę koncepcyjną. No i mimo, że wolałbym, żeby jednak starali się zrobić inne projekty niż horrory, to Pinokio akurat wydaje mi się, że idealnie pasuje na horror. Zwróćcie uwagę na tą naprawdę creepy grafikę koncepcyjną, która, no powiem wam, może się udać. Oprócz tego dostaliśmy pierwszy plakat, który teraz widzicie na ekranie. Collider zdobył te informacje i jednocześnie dodali, że ten plakat i ta grafika, jak również pierwszy prawdopodobnie wgląd w Piotrusia Pana i w Bambi,
będą zawarte w jakby scenach po napisach, czy w dodatkach do Kubusia Puchatka Krew i Miód 2. Tak więc no, nie mogę się doczekać, już niedługo powinniśmy zobaczyć więcej szczegółów na temat tego horroru i właściwie reszty horrorów. A teraz, zostając przy horrorze, to Until Dawn będzie miał swoją adaptację filmową. Gra z 2015 roku była dosyć dobra. Osobiście nie grałem, ale wiem, że jest naprawdę całkiem porządna. Dostała kilka prequeli, sequeli, spin-offów i tak dalej, i tak dalej. David Sandberg, czyli reżyser między innymi Annabelle Creation i Shazama 2, będzie reżyserem właśnie Until Dawn. Za scenariusz będzie odpowiadał Gary Dauberman, który między innymi napisał scenariusz do To. Jeżeli dobrze zrozumiałem, to Until Dawn jest grą, w której jest 8 bohaterów, którzy muszą przeżyć gdzieś tam w górzystym lesie przez noc, czyli po prostu muszą przetrwać do tytułowego wschodu słońca. No i z tego co wiem, wybory gracza mają wpływ na to, kto przeżyje, a kto nie. Tak więc no, zapowiada się całkiem ciekawie. Mam nadzieję, że będzie to film found footage. Nie wiem dlaczego, ale mi się od razu takie coś skojarzyło. No tak więc no nie wiem, dajcie mi znać, czy graliście w tą gierkę, a my przechodzimy do Madame Web. Czyli Marvel się uczy na błędach, ale Sony chyba się nie uczy. Ale zaraz wam powiem, o co chodzi. Właśnie dowiedzieliśmy się poprzez norweski film Web, że Madame Web ma być najdłuższym filmem ze Spider-Man Sony-versu. No i będzie miał długość godzinę 56 minut. Dotychczas Venom był najdłuższy, czyli godzina 52 minuty. Co to oznacza? Oznacza to, że po prostu w kinie będziemy nudzić się przez prawie 2 godziny. No i od razu oczywiście po opublikowaniu tej informacji pojawiły się inne plotki związane z Madame Web. Po pierwsze, scena po napisach. Według plotek nie będzie w tym filmie sceny po napisach. I w sumie to jest dziwne, no bo to jest taka karta rozpoznawcza filmów superbohaterskich. No i w sumie nie tylko. Ale czyżby Sony nie wierzyło w sukces, albo niech miało jakby czego zapowiedzieć po napisach w Madame Web? Mam nadzieję, że też się nauczą tak jak Marvel, który zrezygnował z She-Hulk sezon drugi. Kolejna sprawa to podcast The Hot Mic, w którym to Jeff Snyder i John Rocha powiedzieli, że Sony chciało, aby Andrew Garfield występował jako Spider-Man w Madame Web. Później zamienili ten pomysł i Spider-Mana na Toma Hollanda, jednak ostatecznie uznali, że to się w ogóle nie powinno udać, że nie może się udać i ostatecznie przepisali wszystkie sceny związane ze Spider-Manem i z pewnym rokiem, tylko którym? Pewnie narodzinami Spider-Mana albo śmiercią wujka Bena, tego to tak naprawdę nie wiemy. I co? Teraz Madame Web nie będzie miał w sumie żadnych połączeń do Spider-Mana, przynajmniej o których wiemy, że mógłby mieć. O, tak więc no będzie to kolejny nijaki film. Dakota Johnson w jednym z takich mini wywiadów czy takich spotów reklamowych do Madame Web powiedziała, że jej postać potrafi przewidywać przyszłość, no i ma rację. No i dodała, że ona też potrafi przewidywać przyszłość i powiedziała, że fani pokochają ten film tak bardzo, że pójdą na ten film dwa razy. I know that when you see Madame Web, you're gonna love it. In fact, I think you're gonna see it twice. No, I don't think I will. Kilka dni temu studio Sony opublikowało pierwszy koncept, pierwszy szkic, logo Venoma 3, który już został zmieniony, które już zostało zmienione. No i teraz na ekranie widzicie nowe logo Venoma 3, które uzyskało Collider. Według informacji to logo nie jest niebieskie, a czerwone, ale dlaczego akurat tak został zrobiony screen, tego nie mam pojęcia. Logo Venoma 3 wygląda bardzo podobnie do Venoma 1 i Venoma 2. Cyfra 3 może wskazywać wiele rzeczy, no a główną jest po prostu trzecia część filmu. Wiemy, że na końcu drugiej części Maligan przeżył, który był hostem Toxina, tak więc no jest to raczej pewne,
oczywiście nie na 100%, no bo tego nie wiemy, ale na 99,9% Toxin będzie występował w tym filmie. Czy będzie wrogiem, czy będzie przyjacielem, tego nie wiemy. Jeżeli wrogiem, no to wiadomo, kto będzie wrogiem. Jeżeli przyjacielem, no to teraz pytanie, kto będzie wrogiem? Mam nadzieję, że wszystko będzie prowadziło do Knula, czyli Boga Symbiontów. No ale zobaczymy. No i tyle na temat tego loga, więcej nie mam co tutaj powiedzieć. Kolejna sprawa to Deadpool 3. Ryan Reynolds podzielił się nowym zdjęciem z planu filmowego Deadpoola 3, które jest inne niż wszystkie. Na swoim Instagramie Ryan Reynolds podrzucił takie oto zdjęcie, na którym widać jakby dżunglę czy jakieś pole i dwa krzesełka, Logan oraz Wade Wilson. To pole z tyłu bardzo mnie zaciekawiło, ponieważ od razu przypomniał mi się pewien kadr z filmu Logan, w którym to nasz Logan walczył z jakby młodszą wersją siebie. Tylko że tam, z tego co pamiętam, było pole kukurydzy, a w tle tego zdjęcia jest no, jakaś inna roślinność. Wygląda jakby to była jakaś trzcina czy jakaś dżungla. Tak więc jeżeli to będzie dżungla, to prawdopodobnie będzie to nowa lokacja. Aczkolwiek wydaje mi się, że urywki filmu, w której poznaliśmy Deadpoola, pokazywały nam dżunglę w pewnych momentach. Tak więc czyżby Deadpool i Logan trafili do tamtej linii czasowej? Zobaczymy. Mam nadzieję, że to będzie coś nowego, coś nowatorskiego, coś czego jeszcze nie widzieliśmy, a nie takie odwiedzanie różnych linii czasowych przez 2 godziny. No bo jednak umówmy się, Deadpoola stać na więcej. Ale z drugiej strony jest to idealny moment, idealny jakby motyw na zrobienie sobie po prostu jaj z tamtych postaci. No a Deadpool jest z tego znany, tak więc nie wiem, co byście bardziej woleli. Rozpisujcie się.